nada das Flores do Mar. Słuchajcie, dziś już oficjalnie mogę powiedzieć, nie wiem czy wiecie, że jestem pierwszym grającym dziadkiem w Polsce. No tak, obiecałem sobie, że pozostawię pamiątkę po dziadku dla mojego mega sympatycznego wnuka, czyli Alana. Halo Amfiteatr, zróbcie wielki hałas dla mojego wnuka! Dziękuję serdecznie. 3, 2, 1. Jeszcze aby szukam kobiety. Sztosy już za moment wjadą. Panie, myślę, że jest to odpowiedni moment, aby wam wszystkim podziękować za to, na co pracowałem równe 24 lata. Ponoszą się na odzywa sukces. Dla mnie oczywiście największym sukcesem były wasze wszystkie wiadomości, które otrzymałem na swoim fanpage'u. Wasze wszystkie posty za zeszłoroczny set tutaj właśnie w tym mega magicznym miejscu przy Filipkowym Brzegu. Powiem wam tak,
Przez najbliższy miesiąc później płakałem jak dzieciak. Naprawdę, uwierzcie mi, zdrygam na sercu. To jest właśnie dla mnie największa nagroda. 24 lata pracy na to, co otrzymałem od was. Dziękuję, Kołobrze. Dziękuję raz jeszcze, naprawdę. Kiedyś mój serdeczny przyjaciel Cezar Kane powiedział coś takiego: masz taki staż, że możesz o tym oficjalnie już mówić. Taka prośba do wszystkich DJ-ów. Panowie, czas na zmiany. Połączmy się w jedną siłę, bo kiedyś byłem taki jak wy, a od zeszłego roku stałem się sobą. Jestem zupełnie inną osobą. Pamiętajcie o tym. Szanujcie i doceniajcie naszych rodzimych producentów, na przykład takich jak DJ Mikro. Takich rezydentów jak DJ Vice, Machine, X-Men i cała reszta. Odwalają kawał dobrej roboty. Ręce, ręce! I technomaniaka Mezzo. 3, 2, 1, Kołobrze! Z pozdrowieniami ode mnie dla Insane'a. Jarek, trzymaj się!